muzykanty, Tomasz Kasprzyk, kłaniam się w Guitar Stories, witam. Dziś słówko o tym, co się wydarzyło kilka dni temu w warszawskim klubie Bardzo Bardzo. Miał tam odbyć się koncert promujący płytę winylową Pędowski Gumolit. Koncert pierwotnie miał być taki, jak umówmy się, wiele innych. Przychodzi zespół, gra na scenie swoją płytę, wersja winylowa trafia do sprzedaży, bla 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 bla. Ale co się okazało? Marcin Pędowski, fantastyczny muzyk, znakomity basista i cudowny człowiek, miał koszmarny wypadek motocyklowy. Nie ze swojej winy. Został poturbowany tak, poskręcany na śrubki, że nie był w stanie zagrać na tym koncercie. Ale jak się dowiedział o tym Wojtek Pilichowski, to pomyślał, że on nie musi wcale grać na tym koncercie, bo kumple zagrają za niego. No i jak pomyślał, tak zrobił. Skrzyknął paru swoich znajomych basistów, znanych, żeby zagrali. Kto był na tym koncercie, to wie, o czym mówi. A kto nie był, niech zobaczy, co tam się działo. Temat jest teraz, tylko że teraz tak, ja bym to widział tak, że gra temat samo piano po tej solówce, że zrobi się duże spustoszenie. Samo piano zostaje z tematem i my wchodzimy dopiero w tym jest. Przygotowania do koncertu wieczornego trwają pełną parą. Dziś jesteśmy w warszawskim klubie Bardzo Bardzo, gdzie odbędzie się koncert szczególny. Wielu polskich basistów znanych się pojawi, m.in. pan Wojtek. Dzień dobry, panie Tomku. Dzień dobry, panie Wojciechu. Może mówmy sobie po imieniu, Wojtek. Okej, okay. Tomek. Wojtek, bardzo miło. Tomek. Wojtuś, co cię tu sprowadza? Sprowadza mnie sytuacja Marcina Pędowskiego. Dowiedziałem się jakiś czas temu, że Marcin miał wypadek dość poważny, bardzo poważny na motorze, kompletnie nie z jego winy. Po pierwsze przepadł mu cały sezon dla nas muzyków. Żyjemy sezonowo. Uh-huh. Przepadły mu po prostu pieniądze, które mógł zarobić jako muzyk. To po pierwsze. Po drugie też premiera jego płyty Gumolit, znakomitej płyty zresztą. No i w rozmowie z Marcinem ustaliliśmy, że zagramy ten koncert po prostu na wielu basistów. Jesteśmy tutaj, jest nas dużo i jest w tym wielka siła. To prawda. Czujecie też ducha rywalizacji w pewien sposób? Nie, kompletnie nie. Nie, zebrało się tutaj kilku już dojrzałych muzyków, także ten etap mamy ze sobą, tak mi się wydaje. Chociaż nie wiadomo, zobaczymy. Nie spotykacie się teraz na przykład, masz taką gitarę, a ty masz taką. Gada się trochę o tym, Tak. U Bartka Królika na przykład na próbie widziałem, że ma nowy instrument. Tak. Znaczy, to jest stary instrument, ale wcześniej u niego go nie widziałem, więc oczywiście chwilę o basówkach żeśmy pogadali. Tak. Najstarsze instrumenty ma Marcin. No tak. On w ogóle hołduje w demoludom. Zresztą to słychać też na tej płycie Gumolit. I on akurat z tymi instrumentami się świetnie odnajduje, bo te instrumenty przez wielu uważane za... nie do grania, ale jednak w słusznych rękach potrafią się odezwać. Ty chciałeś kiedyś kupić Jolanę, może Marcin ci sprzeda? Muszę z nim pogadać, ale nie kupiłem, dostałem Lunę. Dostałem taką basówkę, od jakiej zaczynałem wiele, wiele lat temu. Tak, pierwszą Lunę kupiłem sobie w sklepie muzycznym na Nowym Świecie tutaj. A dzisiaj co zagrasz? Dzisiaj zagram w jeden z kawałków Marcina Pędowskiego, właśnie z płyty Gumolit. Mam tremę. Ale to jest wielka frajda, grać kompozycje kolegi i to, że zebraliśmy się tutaj i Mietek Jurecki, Krzysiek Ścierański, Adam Świerczyński, Filip Sojka, Krzysiek Ścierański, Bartek Królik. Atmosfera jest super. Nie wiem, czy w tym roku odbył się jakiś Bass Day w Polsce, ale właśnie możemy mamy. Możemy to tak potraktować. Tak. Wojtek Pilichowski, dzięki wielkie. Tomek Kasprzyk, dzięki. Dzisiaj wszyscy gramy do jednej bramki, razem z Filipem Twojką także. Cześć Filip. Witaj. Lubisz brać udziały w takich koleżeńskich spotkaniach? Wiesz co, dotychczas nie miałem tak za bardzo dużo razy okazji, ale widzę, że to sprawia mi bardzo dużo przyjemności. Pomaganie jest fajne, prawda? A dzisiaj na przykład jak się spotykasz z wieloma basistami, granie trochę schodzi na dalszy plan, czy cały czas jest na pierwszym planie?
No to chyba połączona akcja, ponieważ wiadomo, że miło zobaczyć kolegów. No, Wojtka nie widziałem 20 lat na przykład. To miło ich zobaczyć, natomiast jest taka lekka nutka adrenalinki na pewno, bo to wiesz, spotykamy się, na pewno każdy chce jednak fajnie zagrać, prawda, bo to jest ludzkie. Mierzysz się też z nie swoimi utworami, to jakieś wyzwanie jest dla ciebie, czy chęć sprawdzenia, jak twoja interpretacja będzie działała w tym nagraniu? Utwór, akurat ten, który ja dostałem, został mi przydzielony, jest takim utworem dosyć w stylu, który gdzieś tam uprawiałem, więc to jest jakieś bliskie granie dla mnie. Natomiast nie chcę też za bardzo odjeżdżać od oryginału, ponieważ no, jest to Święto Marcina i te utwory powinny wybrzmieć jednak blisko płyty, tak żeby to było kompatybilne z jego działalnością. Marcin wszystkiemu się też przysłuchuje. Czy też zwraca wam uwagę, jak grać, jak operować dynamiką, jak budować frazę, czy nie? Nie, dynamiką nie, frazę nie. Natomiast ewidentnie pilnuje takich przestrzegania jakby jego pomysłów. No i tu wcale mu się nie dziwię, no to ma być cały czas ten jego utwór, prawda, więc i to jest premiera jego płyty, więc no ciężko jakby wszyscy zaczęli odchodzić od tego, każdy zacząłby swoje wstawiać, to już wtedy troszeczkę byłoby bez sensu, dlatego dobrze, że jest i że w momencie, kiedy zresztą w moim przypadku też kiedy odjechałem za bardzo, zwrócił mi uwagę tak, że wybrał jednak opcję tą przystępniejszą, bliższą wersji płytowej. Super, czekamy. Filip Sojka. Dzięki. Kolejna gwiazda dzisiejszego wieczornego spotkania, czyli Mietek Jurecki. Cześć, cześć, cześć. Witam serdecznie. Zadaj pierwsze pytanie, drugiego już nie zdążysz. Ile gitar przywiozłeś na dzisiejszy koncert? Nie, dzisiaj to nie ma popisów. Znaczy ja dzisiaj stawiam w ogóle na co innego niż wszyscy, bo tak, nie będę grał solówki, ale za to będę najlepiej wyglądał na pewno. Także stawiam dzisiaj na ciuchy, bo według zasady, że jak cię widzą, tak cię słyszą. To prawda. Nie, żartuję, ale to jest bardzo miła okoliczność, gdyby nie to, że to na skutek nieszczęśliwego wypadku. Natomiast no po prostu my się znamy z różnych sytuacji, wspólnych koncertów. Ja cenię bardzo to, co potrafi zagrać na gitarze basowej Marcin. Oczywiście nie udaję, że sam na to wpadłem, tylko Wojtek Pilichowski zadzwonił do mnie, czy, ależ oczywiście. W związku z czym, no jest to sytuacja, nie wiem, pierwszy raz w życiu o czymś takim słyszę, że jest premiera płyty gościa, który na niej nie zagra, ale w zamian za to zagrają wszyscy dość znani basiści w Polsce. Pomysł rewelacyjny. Może jak umrę, to mi też zagrają. To jest też fajne, że wy znacie się od kilkunastu, kilkudziesięciu lat, a się bardzo rzadko widujecie. To nie tylko koncert, ale przede wszystkim spotkanie towarzyskie dzisiaj, prawda? To znaczy, to polega na tym, że każdy z nas zna swoją wartość. Ja nie muszę tam popisywać się po to, żeby udowodnić, że coś tam umiem zagrać, bo już to ten dowód przeprowadzałem wielokrotnie przez kilkadziesiąt lat. Cenię bardzo możliwości i umiejętności wszystkich tych basistów, którzy tu będą grali. Oczywiście wiadomo, że Krzysiek Cierański, czy Wojtuś Pilichowski, Filip Sojka, to ma bardzo miłe spotkanie przy okazji. Po prostu w momencie, kiedy rozmawiamy ze sobą, darzymy się siebie szacunkiem ze względu na to, że taki sposób grania i to, co potrafimy, to wynika nie z tego, że tam coś tam z góry wpadło samo do rąk, tylko trzeba było bardzo dużo ćwiczyć na początku. Więc zdajemy sobie sprawę, z jakiego powodu my potrafimy w taki sposób zagrać, więc darzymy się w związku z tym szacunkiem i Marcina również. I to z jednej strony szkoda, że nie on będzie dzisiaj grał tutaj, ale z drugiej strony nie wiadomo, czy ja bym przyjechał na tą jego premierę, gdyby on grał. A tak, to musiałem przyjechać na pewno. I jeszcze się nauczyć jednego utworu. A właśnie, co zagrasz dzisiaj? Zagram utwór, który się nazywa Partyzanci. To jest taka samba jakby. Ja od razu kolegom powiedziałem, że ja tu nie będę grał solówek, nie będę się popisywał, bo tutaj są ci od cyrkowych sztuk jest wielu basistów. Natomiast to jest bardzo nietypowy sposób grania, ponieważ to jest to brazylijski sposób, on się nazywa tumbao, czyli nie gra się tak jak polkę raz, dwa, trzy, cztery, tylko cztery i pierwszy akcent, drugi jest dwa i trzy, trzy i tam jest wszystko zamieszane,
gra się w ten sposób, że normalny człowiek to uważa, że się basista pomylił, tylko że potem się słychać, że on jest konsekwentny w tym, iż widocznie jednak tak ma być. Ja jestem zafascynowany tymi rytmami, bo to nie jest takie proste. Ja pamiętam kilkadziesiąt lat temu, jak Stanley Clarke jeszcze w Return to Forever z Chickiem Corea, on grał w ten sposób, to ja się nie mogłem wyliczyć, nie mogłem po prostu tego rytmicznie zrozumieć. Dzisiaj jest trochę inaczej, chyba że mi się coś stanie w głowę w trakcie koncertu, ale nie przypuszczam, bo to zresztą jak słychać, oczywiście my to rozmawiamy przed tym koncertem, ale po próbie słychać, że wszyscy są bardzo przygotowani. Te utwory wymagają dosyć dużych umiejętności, nawet jak jest prosto zagrane. No to Marcin na przykład w tym utworze Partyzanci, który ja będę grał, on gra tak oszczędnie, że aż tak to ja nie umiem, ale te wszystkie podstawy właśnie z tego sposobu grania pod nazwą Tumbao to zachowuję i bardzo się cieszę. Poza tym cieszę się, że gram z ludźmi, którzy mogliby być moimi dziećmi, a nawet wnukami niektórzy, i oni wszyscy grają świetnie. Także to jest kolejne święto muzyki. Super. Udało mi się zadać 3 pytania. Yes! Mietek Jurecki. Wielkie dzięki. Wszystkiego najlepszego. Jak jeszcze nie zdążyliście, to zapraszam. Albo kombinujcie, szukajcie gdzieś w internecie potem tego koncertu, bo on jest jedyny i niespotykany. I kolejna bardzo ważna postać dzisiejszego wieczoru. Cześć Adam. Cześć, cześć. Jak po próbie? Bardzo dobrze. Wszystko zagrało za pierwszym, powiedzmy, razem. Z drobnymi uwagami Marcina, który czuwa nad tym, żeby te wszystkie niuanse, które w jego utworach są, były właściwie odegrane. Ale wszystko było super. Koledzy na scenie też świetni muzycy. Czasami też ze sobą grywamy, więc jest fajna atmosfera. Próbowałeś przemycić coś swojego do jego kompozycji, czy nie bardzo? Starałem się raczej odegrać to tak prawilnie, tak jak jest na płycie. Z tego względu też wziąłem taką też vintage'ową basówkę z epoki, powiedzmy z początku lat 70., taka krótka menzura, takie oldschoolowe bardzo brzmienie, zbliżone do tego, które jest rzeczywiście w tym utworze, który przyszło mi zagrać, więc starałem się nie wybijać po swojemu, tylko żeby to było rzeczywiście święto Marcina, żeby te jego utwory zabrzmiały tak, jak on je słyszał i zagrał na płycie, plus minus. A co będziesz grał dzisiaj? Będę grał utwór Aerogorn z płyty Gumolit. Ucieszył Cię wybór Marcina, jeżeli chodzi o tę kompozycję? Właśnie z tego względu, że tam wyraźnie słychać tą vintage'owość tej basówki i ten charakterystyczny sound tego neckowego pick-upu z takiej oldschoolowej, z krótką menzurą basówki, więc znałem ten utwór zresztą wcześniej, bo tą płytę wcześniej też znałem. No i jak Marcin zaproponował ten utwór, to oczywiście jak najbardziej byłem zadowolony z wyboru. Super, będziemy się przyglądać i przysłuchiwać. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Tym razem z nami Robert Szewczuga po próbie. Jak po próbie? Idealnie. Wpadliśmy na momencik, dosłownie 15 minut temu przyjechaliśmy na miejsce, zagraliśmy numer, wszystko odpala, Pendo potwierdził, forma się zgadza, wszystko git. Nie poprawiał nic? Nic nie poprawiał. Co dzisiaj będziesz grał? Stradi. Mhm. Kompozycja oczywiście Marcina. Cieszyłeś się z wyboru? Bardzo. Ja w ogóle rozmawiałem z Marcinem na temat właśnie wyboru piosenki. On mówi, może sobie sam wybierzesz. Ja mówię, Marcin, znasz mnie i znasz moją wrażliwość, wiesz, że lubię melodię i proszę Cię, zaproponuj mi coś takiego, w czym ja się będę dobrze czuł. I trafił idealnie. Tak jak Ty się odnajdujesz w tych klimatach, dobrze? Bardzo dobrze. Improwizacja jest Ci bliska? Bardzo bliska. Zdecydowanie. Jest jakaś trema przed dzisiejszym występem? Bo rzadko się zdarza taki koncert. Oczywiście przyznam szczerze, że jest delikatny taki jakiś niepokój wewnątrz, bo tylu kolegów na jednym podwórku, w jednym miejscu, to zawsze jest jakieś takie delikatne ciśnienie, żeby się nie pomylić, żeby dobrze zagrać. Natomiast już po próbie jest dużo lepiej i fajnie. Super. Koledzy kolegami, ale też nikt nie będzie krytykował tak jak koledzy, prawda? No właśnie. Branża będzie obserwować dzisiaj siebie nawzajem. Bezlitośnie, ale myślę, że jesteśmy tutaj wszyscy na tyle doświadczonymi muzykami, że nie będzie jakiegoś zła strasznego, że... I w fajnej sprawie gramy, w dobrym celu. Zdecydowanie, to jest najważniejsze. I przede wszystkim cieszę się bardzo z tego, że Marcin z nami jest. Bo jak dowiedziałem się, szczerze mówiąc, o tej sytuacji przez Facebooka,
to byłem zdruzgotany bardzo poważnie. To była po prostu jakaś taka bomba, która strzeliła nie wiadomo skąd i nagle. I to była opcja typu dramat. Dochodziliśmy do siebie z kolegami, którzy się tam w tym czasie dowiedzieli właśnie o tym bardzo długo. Na szczęście wszystko skończyło się tak, jak się skończyło i Marcin jest z nami i my wszyscy możemy się dzięki tej sytuacji też spotkać. Wielkie dzięki. Bardzo Robert dziękuję. Szewczuk. Dziękuję bardzo. Topowych polskich basistach, no to nie sposób pominąć Krzysztofa Ścierańskiego, który także dzisiaj jest z nami. Krzysztof, jak to jest być tym razem jednym z wielu? Bardzo przyjemnie. Kiedyś przed laty lubiłem występować jako kompletnie nieznany, na przykład gdzieś na Węgrzech albo w Austrii, gdzieś wysoko w górach. I w trakcie koncertu ludzie, którzy słuchali, nagle przekonywali się, że to jest ktoś, kto ma coś do powiedzenia. I to było przyjemne, że ja ten moment zaskarbiania sobie przyjaźni słuchaczy. To jest miłe. Dzisiaj nie wiem jak będzie, ale myślę, że będzie bardzo sympatycznie. Wszyscy fajnie grają, jest prosty temat do zagrania. Marcin mi go pokazał i zobaczymy. Może będzie fajnie. Uda nam się z pewnością zagrać. Z pewnością, coś tak. Czy ty dostałeś z zaskoczenia utwór do zagrania, czy wiedziałeś, co będziesz grał? Marcin pokazał mi go, byłem u niego w studio i pokazał mi. To prosty kawałek. Jest w sumie tyle, że trzeba tam coś mądrego zagrać w solówce. Zależy, jak będę się czuł, bo na razie przyjechałem z takiego miejsca, które się nazywa Zagroda Chryszczata. I to jest jakieś 450 km chyba stąd i cały dzień jadę. Stęskniłeś się zagraniem trochę. No nie, zaspaniem bardziej. Także to jest to trudny zawód, muszę powiedzieć. Teraz odrabiam zaległości, które dotknęły wszystkich muzyków podczas pandemii. I no, może za dużo rzeczywiście jeżdżę, ale mam szansę i uwielbiam to robić. I wczoraj grałem rock'n'rollowo na gitarze, wszyscy oszaleli. Także. Właśnie, ostatnio grasz na gitarze, to dzisiaj to jest gitara basowa tym razem. Właśnie, to tak? Bardzo dziwny instrument, jakieś grube struny ma takie. Już ręka nie ta? Już odwykłeś od grania na basie? Myślę, że nie. Jak gram lekko, jak gram tak zwany wyważony koncert, czyli gram trochę na gitarze, trochę na basie, to nic się nie dzieje. Czasami ręce mnie bolą od kierownicy, chociaż ja mam miękką kierownicę, podgrzewaną i tak dalej, ale jednak to jest innego typu zmęczenie. Krzysztof Ścierański, jedna z gwiazd dzisiejszego fantastycznego Zapraszamy koncertu. Zapraszamy szybciutko. Pamiętacie, to był śmieszny taki kawał. Czy to się nagrywa, czy nie? Cały czas. Facet zamówił w hotelu, eleganckim hotelu zamówił. Proszę pani, ja mam samolot, muszę być kilka godzin przed lotem. Proszę na 6 rano, proszę budzenie. No i zamówił budzenie i poszedł spać spokojnie. I dzwoni telefon, nagle wstaje. I słyszy w słuchawce. Proszę pana, pan zamawiał na 6 budzenie? Tak, dziękuję. Proszę pana, szybciutko, bo już 11. Chciałby się powiedzieć sprawca całego zamieszania, ale sprawca to nie do końca prawdziwe słowo, ale bohater dzisiejszego wieczoru, Marcin Pędowski. Przekornie zadam pytanie, i po co ci to było? No cóż mogę powiedzieć, po prostu kocham jeździć motocyklami, a druga sprawa, że to tak naprawdę nie motocykl był tu winny, tylko no, po prostu kierowca samochodu, który wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Zupełnie wbrew przepisom. No i to ułamek sekundy, jego zła decyzja spowodowała, że cały sztab ludzi, nie tylko ja i mój organizm, ale moja rodzina, lekarze, którzy mi składali, ratownicy, strażacy, no po prostu sztab ludzi pracował na tym, żeby mnie jakoś składać do kupy. No i cóż, na szczęście się z tego jakoś wywijam, w sensie takim, że widzę, oddycham i mówię i jestem w stanie z wami porozmawiać. Natomiast jeszcze dużo pracy przede mną, jeśli chodzi o rehabilitację, rekonwalescencję. Przede wszystkim najgorzej mi wkurza to, że z kciukiem nie mogę operować, a moja technika basowa była mocno jakby oparta na takim graniu
jakby kciukowo tłumionym. Bardzo mnie to dołuje i irytuje, no ale cóż mogę zrobić? Po prostu czekać na może lepszą rehabilitację, może po prostu na czas, może czas to uleczy. A inna sprawa, że żartobliwie mogę powiedzieć, że zrobienie takiego dzwona powoduje, że nagle wszyscy chcą na koncert przyjść. Także co roku należałoby się rozwalać tak srogo, żeby mieć po prostu roku premierę płyty i żeby był full, żeby był sold out. Jakbyśmy, ja wam coś powiem, ten koncert, premierę winyla Gumoli, to jest płyta, którą ja wydałem ze swoim wydawnictwem Judas Records. Judas Records, ponieważ wydajemy najlepszych, jest to najdłużej działająca firma wydawnicza na rynku, dla tych, co nie wiedzą. I winyl CD było nagrane w tamtym roku w grudniu i mieliśmy fajny koncert premierowy z Tomkiem Morgankiem, zresztą gościnnie. Ten koncert jest do oczywiście obejrzenia, podlinkowania, kto tam ma ochotę. No i o winylu ja myślałem od początku, gdy ten album powstawał. Winyl wydawał się słuszną drogą, ponieważ ta muzyka aż się prosi, żeby znaleźć się na czarnym krążku. Zresztą była nagrywana na taśmę. Sam sos muzyczny jest tutaj mocno, taki powiedzmy instrumentalno, afrobeatowo, funkowo, jazzowy. I no, z mądrym się pomysłem wydawało to, żeby ona była na winylu. I już w styczniu tego roku dostałem telefon z klubu bardzo, żeby może taki koncert zrobić, zorganizować, tym bardziej, że już pandemia się miała skończyć w około czerwca. No i wydawało się to fajnym pomysłem, ten klubik jest niewielki, liczyłem, że przyjdzie może z 15 osób na ten koncert, będzie po prostu bardzo miło. I się kilka rzeczy wydarzyło, raz, że mój dzwon na tym motocyklu nieszczęsnym, który mnie wyłączył zupełnie, wyautował totalnie w ogóle z życia takiego artystycznego i zawodowego. Chcę wam powiedzieć, że ja od 11 lat gram w zespole Fish Ema do Tworzywo z chłopakami wadewskimi młodymi. No już nie takimi młodymi. W każdym razie mieliśmy teraz mieć trasę koncertową, ona się zresztą odbywa, tylko jeździ za mnie kolega. Były tam duże koncerty z orkiestrą symfoniczną, były koncerty takie bardzo specjalne, bardzo ekskluzywne. Naprawdę żałuję, że nie mogłem ich zagrać. Mało tego, w październiku jest premiera nowej płyty, na którą sam nagrywałem jeszcze przed wypadkiem. No i prawdopodobnie nawet nie pojadę ze względu na to, że no, po prostu jeszcze to jest... No nie dam rady jeszcze tego zagrać. Nie byłbym po prostu sprawnym muzykiem. Nie dałbym rady w tych wszystkich partii pougrywać. A jak to jest być dyrygentem? Bo dzisiaj jesteś dyrygentem. Tutaj muszę oddać w ogóle honor kolegom, którzy wzięli w ogóle udział w tym koncercie, bo ja byłem już pewien, że ten koncert będę musiał anulować z racji tej wątłej motoryki ręki, a nie chciałem po prostu grać bardzo źle na tym koncercie. Uważam, że to no, nie przystoi mi, żeby tak wychodzić po prostu takim połamanym i w ogóle niesprawnym na scenę. No i okazało się właśnie, Wojtek Pilichowski się dowiedział o tym dzwonie. Mówi, że aż mu się nogi ugięły, jakbym powiedziałem o detalach, co tam się w ogóle stało, to był tym bardzo przejęty. I on zaproponował, żeby... Mówi, to wiesz co, może byśmy zagrali z Mieciem Jureckim i ze Ścierańskim, może byśmy zagrali to za ciebie, tak żeby cię troszkę odciągnąć. No dobrze, świetnie. Mówi, a może byś to w ogóle nagrał, to mielibyśmy pamiątkę z tego. Dobra, zrobimy tak. I to były, wiesz, jego pomysły. A potem się okazało, że nagle wszyscy basiści się sami dzwonili. Na przykład Szewczyłka mówi, że przyjedzie z Bielska Białej. Mówi, ale z Bielska też przyjechać, taki kawał drogi 500 km na jeden numer, z płyty. Marcinku, w ogóle dla ciebie nie ma sprawy, no nie? Więc czuję się po prostu jakby bardzo w ogóle wyróżniony, bardzo w rodzinie. Nie wiem, czy były takie precedensy wcześniej, że na przykład, nie wiem, hamondzista czy perkusista miał taką akcję jak ja, że poważny wypadek i nagle się całe środowisko jednoczy i dla niego jak gdyby gra koncert. Rozmawialiśmy dzisiaj o tym też z Filichem, że to jest jedyny koncert, na którym facet, którego jest premiera płyty, nie zagra ani jednego dźwięku na koncercie. Tak. I to jest to jest też bardzo w ogóle trochę bardzo dziwne, ale też jest tak, że ja się czuję bardzo też wyróżniony, że przecież oni grają nie covery jakiegoś zespołu amerykańskiego, tylko po prostu moje kawałki z płyty. Żeby nie oszaleć, powiem wam, że to, że dzisiaj się to dzieje, ten koncert, że dzisiaj chłopaki grają za mnie, ja to po prostu odbieram jako wielkie wyróżnienie i naprawdę coś, co powoduje, że czuję się przez to wspaniale w tym całym nieszczęściu. I jestem wdzięczny im, wdzięczny rodzinie, w ogóle żonie, że tak się mną tutaj świetnie ogarnia. Prawda jest taka, że to nie tylko jest jakby w takiej sytuacji moja i tylko i wyłącznie moja sprawa, że mam pogruchotany szkielet i głowę, ale to jest tak naprawdę problem naszych najbliższych, dzieciaków, rodziny, przyjaciół. Przecież nie mogę z nimi grać, oni też na to liczą, że będziemy grać. I nie tylko chodzi o muzykę, ale też o inne jakieś tam aspekty. Marcin, życzę ci dużo zdrowia, spokoju i wytrwałości przede wszystkim, a do formy wrócisz szybciej niż ci się wydaje. Tak, chciałbym, żeby tak było. Dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego.
Proszę Państwa, zaprosił na scenę ogromnymi brawami. Przede wszystkim wspaniałego człowieka.
Kowalski, Marcin Brytowski, Puta Gmoli, wielkie, wielkie brawa. Jeszcze raz dla Marcina, dla tej wspaniałej ekipy. Jest mi niezmiernie przyjemnie, niezmiernie miło, jestem zaszczycony oficjalnie powitać Marcina w rodzinie Strati. Jest taka postać pod tytułem Tomasz Kopeć z Polskiej Fundacji Muzycznej i chciałbym Tomasza za chwilę zaprosić na scenę, bo Tomasz organizuje zbiórki charytatywne, zbiórki dla muzyków potrzebujących. Nie tylko mnie oczywiście, tych muzyków jest dużo, Tomasz się tym zajmuje od lat. Tomasz, proszę Cię bardzo na scenę. Wielkie brawo! Fundacja ma jeden cel statutowy. Niesienie pomocy ludziom muzyki znajdującym się w trudnych sytuacjach. I musimy wesprzeć najlepszą możliwą rehabilitację Twojej dłoni, bo szanując wszystkich muzyków, którzy tutaj się pojawili, ja bym chciał, nie wiem, za rok czy dwa, żeby oni siedzieli tam i oklaskiwali Ciebie, żebyś wszystko grał nam, Marcin, sam. I dlatego w już najbliższym tygodniu ogłoszę nową akcję pomocową. Będziemy pracować nad Twoją ręką. A Państwo proszę, żeby zajrzeli czasami na stronę Polskiej Fundacji Muzycznej, gdzie grupą wolontariuszy staramy się właśnie robić takie rzeczy. Dziękuję. Dziękujemy bardzo.